10. edycja biegu Tropem Wilczym właściwie za nami, możemy ją podsumować. Dlaczego była niezwykła? Choćby dlatego, że dzisiaj biegliśmy z taką świadomością, dla kogo i biegniemy i za co jesteśmy wdzięczni naszym żołnierzom niezłomnym. Bieg w trudnych okolicznościach, ale bardzo dużo ludzi pobiegło miast tyle, że właściwie się nie spodziewaliśmy. Ponad 1000 miejsc na całym świecie pobiegło Tropem Wilczym. 10. edycja jest naprawdę bardzo owocna, bardzo płodna. Zbieraliśmy też środki, pieniądze dla Ukrainy. Ten bieg był poświęcony właśnie naszym sąsiadom ze wschodu. Biegniemy z pomocą Ukrainie, taka była intencja tego biegu. Imprezy towarzyszące, pogoda nam dopisała. 34 minuty 23 sekundy. To wynik Macieja Dudkiewicza. Bieg Tropem Wilczym jest to wielkie wydarzenie, bliskie mojemu sercu. Biegam regularnie, trenuję długie dystanse. Udało mi się dzisiaj wygrać, wziąłem rewanż, bo byłem tutaj 3 lata temu, wtedy byłem 4. I zwycięstwo chciałbym dedykować Ukrainie, sercem jesteśmy z nimi. To, co też jest niezwykłe, że mogliśmy znowu być razem, chyba bardziej razem niż kiedykolwiek. Ważne było to, żebyśmy się zobaczyli, że jest nas dużo, że mamy tą chęć pomagania, że mamy tą możliwość w razie czego zebrania się i robienia rzeczy dużych, wielkich. Ten patriotyzm jest widoczny. My naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni naszym żołnierzom niezłomnym za to, że wywalczyli nam wolność. A ile ta wolność znaczy, dzisiaj wiemy naprawdę o wiele bardziej i mocniej.